poniedziałek 16 września w Cieszynie odbył się protest przeciwko powstaniu wieży przekaźnikowej. Spotkanie odbyło się przy hali widowiskowo-sportowej imienia cieszyńskich olimpijczyków na ulicy Sportowej. To właśnie tam ruszyły prace związane z budową wieży przekaźnikowej sieci Play. W wydarzeniu tym wzięli udział samorządowcy oraz mieszkańcy Cieszyna. My już tutaj żadnych decyzji nie mieliśmy do podjęcia, ponieważ wszystkie decyzje zostały podjęte 2 lata temu. Ale kiedy... co pani robi teraz na chwilę obecną, jak się pani już dowiedziała? Kiedy dowiedzieliśmy się o tej inwestycji i o tym, na jakim etapie jest już w tej chwili inwestycja, odbyły się 2 spotkania. W maju spotkaliśmy się z jedną ekipą z Playa, w czerwcu spotkaliśmy się z drugą ekipą Playa. Jak się okazuje, tych osób zaangażowanych jest jeszcze kilka. Każdy mówi coś innego, więc to trudno się połapać. Natomiast po spotkaniu 4 czerwca, kiedy spotkaliśmy się dwa razy, drugi raz również w obecności pani burmistrz czeskiego Cieszyna, która również jest zaniepokojona, tak jak społeczeństwo po czeskiej stronie, rozmawialiśmy z energetyką cieszyńską również, ponieważ Play zażyczył sobie obecności energetyki cieszyńskiej. Dla nas było to jak najbardziej naturalne, że w takiej odległości chyba nie trzeba budować drugiej wieży, skoro mamy 100-metrową, ta będzie miała 62 metry, komin energetyki cieszyńskiej ma 100 metrów, więc na każdej wysokości można zawiesić każdy nadajnik i myślę, że zasięg będzie podobny. Pytaliśmy jednocześnie, czy mogą się rozpocząć negocjacje z energetyką cieszyńską i te negocjacje się rozpoczęły, były prowadzone przez pana prezesa energetyki cieszyńskiej, pana Hernika, również z udziałem Rady Nadzorczej, którą czy przedstawicieli, których miasto Cieszyn ma w energetyce cieszyńskiej. No i oczywiście w międzyczasie jeszcze dopytywaliśmy, czy jest jakaś inna lokalizacja, którą mogliśmy zaproponować Playowi. Z tych lokalizacji, które myśmy proponowali, czyli odcinki przy S52, Motelowa, żadną z tych lokalizacji Play nie był zainteresowany. Dostaliśmy informację, że są zainteresowani budową kolejnego przekaźnika na ulicy, na osiedlu Chopina i na osiedlu Piastowskim. Po negocjacjach z energetyką cieszyńską okazało się, że warunki, które stawia Play, to są warunki techniczne, które były możliwe do spełnienia. Była przygotowana umowa. Natomiast warunki cenowe, gdzie Play twierdzi, że obecna stawka w energetyce cieszyńskiej, która odpowiada 4 pozostałym operatorom, jest dla nich absolutnie za wysoka. Chcą sobie pokryć koszty tego, co już tutaj zainwestowali. To były konkretne kwoty, 28 tysięcy i 180 tysięcy za wieżę. Więc zaproponowali taką stawkę, która dla energetyki cieszyńskiej nie była do zaakceptowania. Pani burmistrz, co dalej? Jakie będą kolejne kroki? Co jeszcze można zrobić? Co da ten protest? No ja myślę, że firma Play jest firmą, która działa na rynku i to, jakie zdanie o tej firmie i o jej odpowiedzialności społecznej mają użytkownicy, też jest ważne. Natomiast my chcemy zwrócić uwagę, że to firma Play przychodzi do nas, do naszego domu, do miasta i stawia nam warunki, które są dla nas nie do zaakceptowania. My o tym mówimy, firma Play nie bierze tego pod uwagę. Jest powiedziane wyraźnie, nie spełniliście naszych warunków kosztowych, cenowych. Dlatego budujemy tą wieżę, do której mamy prawo, bo zostały wydane wszystkie decyzje. Wszystko zgodnie z prawem, ale można jeszcze coś zrobić na chwilę obecną, czy to już jest po prostu przesądzone? Staramy się zrobić, co się tylko da. Dzisiaj pan wiceburmistrz Major był również na rozmowach w Playu. Nie wiem jeszcze, jaki jest wynik tych rozmów. Natomiast staramy się znaleźć i dobrego prawnika, który pozwoli nam być może gdzieś znaleźć jeszcze lukę, którą możemy wykorzystać. Natomiast chcieliśmy podejść do tego i dzięki temu właściwie przez te kilka miesięcy ta wieża nie powstała. Chcieliśmy podejść do firmy Play jako gospodarze tego miasta, którzy chcą zaoferować im jakieś kompromisowe rozwiązanie.
natomiast to się nie udało. Starostwo nie może nic zrobić, decyzja została wydana zgodnie z prawem, zresztą ta decyzja w tej chwili jest u wojewody, jedynie ewentualnie wojewoda może stwierdzić nieważność decyzji wydanej zgodnie z prawem. My wydajemy takie decyzje na podstawie określonych przepisów. Jest to kolejny przykład decyzji obligatoryjnej, które my wydajemy zgodnie z prawem po zebraniu odpowiednich dokumentów. Jeżeli inwestor, jeżeli mieszkaniec przychodzi, ma komplet dokumentów, to taką decyzję się wydaje. Tu nie ma dowolności, czy my to wydamy, czy nie. Po spełnieniu warunków taką decyzję się wydaje i tak też w tym przypadku ta decyzja została wydana. I można jeszcze coś zrobić? Trudno mi powiedzieć, uważam, zawsze można negocjować z przedstawicielem Pleja, no jest to biznesmen, w biznesie na ogół się negocjuje. Ze swojej strony stwierdziliśmy też, że komin, który jest w szpitalu, jest na tyle mocny, że prawdopodobnie wytrzymałby te nadajniki, bo o coś takiego pytała mnie pani burmistrz, więc też są jakieś możliwości rozwiązania, natomiast pytanie, na ile operator się zgodzi, na jakie ustępstwa pójdzie. Protest jest jakby wywołaniem z jednej strony w ogóle Pleja, operatora Pleja, że to naprawdę nie jest dobra miejscówka i teraz to, co dzisiaj wydaje mi się udało się pozyskać, to taką energię i takie poczucie, że ludzie chcą bojkotować to miejsce i że chcą coś zrobić wspólnie, nawet z samorządem w tej sprawie, więc to jest jedna wygrana tego protestu. A druga to właśnie podpisane interpelacje grupy radnych oraz mieszkanek i mieszkańców, które jakby mają sprawić, żeby samorząd, władze zastanowiły się, jak lepiej pracować dla społeczeństwa. Właśnie, co dokładnie podpisywali tutaj mieszkańcy? Na pewno chodzi nam o to, żeby pojawiła się kwestia odpowiedzialności wobec tych urzędników, którzy nie myślą refleksyjnie. Znaczy, prawo jest prawem, ale nikt nie zabrania uruchomić wyobraźnię. Czyli na przykład, żeby w tej sytuacji, jak miała powstać ta wieża, urzędnik wyszedł sobie na wieżę piastowską i zobaczył, rysując na folii, jak to będzie wyglądać i wtedy wrócić w trwodze i krzyku do budynku urzędu i powiedzieć, ja tego nie mogę zrobić, bo będziemy mieć zamach na Cieszyn już na kolejne dziesiątki lat. Druga rzecz. Chcemy, żeby również dla mieszkańców było jasne, ile negocjacji i kiedy się odbyły z Plejem, czy brali udział w tym prawnicy, jeśli tak, no to czy wsparli, jeśli nie, to dlaczego nie było tych prawników, jak również dlaczego nie odbyło się posiedzenie Zarządu Energetyki Cieszyńskiej, dlatego że wydaje się, że tu było clue przynajmniej jakiegoś czasowego przesunięcia. Gdybyśmy jednak być może były niższe stawki, takie jak oczekiwał Play, to może byśmy wydłużyli ten czas negocjacji innego miejsca. I chyba wszystkie pozostałe postulaty, przepraszam, ale jest ich w sumie 7, są w podobnym duchu, takiego może nie rozliczania, ale jednak pokazywania miejsc, gdzie możemy być lepsi jako samorząd. Pani tutaj zwracała uwagę na te luki prawne. Tak, to znaczy wszystko, co się właściwie dzieje, o czym my nie wiemy, najczęściej bierze się stąd, że prawo pozwala na takie postępowania administracyjne, które tak naprawdę nie traktuje mieszkańców jak partnerów w tej całej procedurze. I trudno tutaj zarzucać inwestorowi, że popełnił jakiś błąd. Nawet trudno zarzucać urzędnikom, że popełnili jakiś błąd. Po prostu zastosowali się do takiego, a nie innego prawa. I to jest nasz największy problem, że prawo jest różne w zależności od tego, z jaką inwestycją mamy do czynienia, no i kto ją realizuje. Jeżeli mamy inwestycję prywatną, no to wszyscy o wszystkim wiedzą. Natomiast jeżeli mamy taką inwestycję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, no to wtedy wiedzą tylko zainteresowani, a właściwie to ci, którzy zdążą zauważyć taką informację na biuletynie informacji publicznej. Mówiłem o tej lokalizacji, że jest barbarzyństwem kulturowym. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to zagrożenia dotyczące środowiska. Dzisiejszy system tej generacji, którą mam LTE w naszych komórkach, jest działa na częstotliwości 100 MHz. Ten nowy system 5G, piątej generacji, to są 2 GHz, czyli to jest ta częstotliwość, którą mamy w mikrofalówkach. Także jeżeli tu będzie na terenie miasta co 300 metrów nadajnik, no to jest całe miasto jest jedną wielką mikrofalą, gdzie się po prostu będziemy wszyscy piekli. To większość państw już od tego systemu ustępuje. Na przykład w Izraelu w ogóle nie ma ani Wi-Fi, wszystko jest światłowodami internet, a
I Ameryka już odchodzi od, i ostrzega nas przed tym, żebyśmy ten system 5G tu przejmowali. No oczywiście szukają klienta, szukają pieniędzy i wchodzą na ten rynek. Rozmawiałem z burmistrzem czeskiego Cieszyna, oni w ogóle, strona czeska nie była nic informowana, a przecież to promieniowanie i ten widok jest na cały Cieszyn, także to są i międzynarodowe zaniedbania. Nie chcę być ugotowana czy usmażona przez 5G, tak to się nazywa, a po drugie mieszkam tu. Ja dużo podróżowałam po świecie i na emeryturę wróciłam do miejsca, gdzie praktycznie się urodziłam i stworzyłam sobie tutaj takie swoje piękne życie, w które ktoś wszedł z butami. Jestem cieszynianką, ale mieszkam w Bielsku Białej. Zawsze przy takich sytuacjach jestem zawsze obecna w Cieszynie, kiedy jest protest. Ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo poruszająca. W zasadzie widzę taką barierę i ścianę, bo to jest rzeczywiście, nie nazwę Pleja wrogiem, ale nazwę go po prostu przeciwnikiem, który jest o wiele silniejszy. My jako samorząd, czyli mieszkańcy i samorząd Cieszyna, jesteśmy ze słabi. Jest tak stworzona polityka i prawo, że w zasadzie można wbić tylko szpilę i tylko nam powiedzieć, że jest wszystko zgodnie z prawem, a ducha się w ogóle tego prawa nie szanuje, czyli naszego głosu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.